Witam ponownie na już mojej 14 lekcji o matematyce, na której będziemy teraz kontynuować zadanka z funkcji. Na poprzedniej lekcji zadałam Wam takie zadanko, które nam chochlik niestety tutaj przeszkodził rozwiązać. I teraz Wam podam odpowiedzi poprawne. To są odpowiedzi poprawne, a tym, którym udało się je rozwiązać poprawnie, wielki aplauz. Zróbmy teraz sobie inne zadanko. Mamy dziedzinę funkcji, której zbiór wygląda w ten sposób. Nasza dziedzina, oznaczona jako D, równa się zbiór elementów. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. I teraz tak. Funkcja f każdej liczbie ujemnej k należącej do D, k należy do D, przyporządkowuje jej wartość bezwzględną. A każdej liczbie nieujemnej m należącej do d przyporządkowuje sumę liczby m i liczby o 6 od niej mniejszą. No to postarajmy się teraz to w języku matematycznym ładnie zapisać. Zaczniemy od tego, że sprawdzimy liczby k. Funkcja f każdej liczbie ujemnej k, czyli k jest minus 2 i minus 1, to jest to funkcja f od x równa się, i tu sobie zaznaczymy, dla liczb ujemnych k mniejsze od 0 przyporządkuje jej wartość bezwzględną. Czyli to nasze będzie to wartość bezwzględna z k. A teraz każdej liczbie nieujemnej, czyli każdej liczbie nieujemnej, czyli większej bądź równej 0, przepraszam, tutaj będzie m, przyporządkowuje samą liczbę, sumę liczby m i liczby o 6 od niej mniejszą, czyli m i sum liczbę m o 6 od niej mniejszą. Czyli tak to będzie właśnie wyglądać. M plus m minus 6. Teraz obliczmy sobie f od minus 1. Teraz co robimy? Podstawiam f od minus 1. Jak to będzie wyglądać? Minus 1 będzie sobie mniejsze od 0, prawda? Czyli bierzemy, sprawdzamy najpierw pierwszy warunek i pierwszy warunek mówi, żeby tutaj iść i podążać tym śladem. Czyli co musimy zrobić? Proste. Podstawiamy. Czyli dla f od minus 1 będzie f od minus 1 równa się wartość bezwzględna z jedynki. To jest dokładnie równe temu. To się równe po prostu 1. To teraz sprawdźmy f od jedynki. F od jedynki. Ile się równa f od jedynki? Sprawdzamy poszczególne warunki i widzimy, że f od jedynki jest tutaj, prawda? Jest, jedynka jest większa od 0. Więc co robimy? Korzystamy z tego wzoru i podstawiamy 1 plus 1 minus 6. To się równa. 1 plus 1 to jest 2, odjąć 6 minus 4. Czyli f od jedynki będzie minus 4. Następny podpunkt. Obliczyliśmy to, to teraz dla jakich argumentów funkcja f od x będzie równa 2? Dla jakich argumentów f od x równa się 2? Zastanówmy się, jak to łatwo sprawdzić.
Najpierw sprawdźmy sobie, o tutaj ten warunek. Dla jakich x-ów wartość będzie 2? Pierwszy warunek. 2 ma być równe wartość bezwzględna z k, przy czym k jest mniejsze od 0. No to jak sobie patrzymy, to jedyna taka możliwa opcja jest w momencie, kiedy k, ponieważ jest mniejsze od 0, to k będzie minus 2. Musi być mniejsze od 0 i wartość bezwzględna ma być równa 2, czyli k jest równa 0. K jest równa minus 2. W drugim przypadku, jak to będzie? M plus M minus 6 dla M-ów większych lub równych 0. To ma być równe 2. No to liczymy, to jest bardzo proste do wyliczenia. 2 jest równe 2 razy M, tak? Bo M plus M, odjąć 6. Szóstkę przenosimy na drugą stronę. 6 na drugą stronę, 8 równa się 2M. Co robimy dalej? Dzielimy przez 2 stronami. Czyli nasze szukane M będzie równa się 4. Czyli odpowiedzią dla jakich argumentów f od x równa się 2? Dla czwórki i dwójki. No i teraz ostatni został nam podpunkt. Dla jakich argumentów f od x jest mniejsze bądź równe 0? Dla jakich argumentów f od x jest mniejsze bądź równe 0? Żeby to zrobić, zetrzemy tablicę, więc do zobaczenia za chwilę. Witam po krótkiej przerwie. Zrobimy teraz ten nasz ostatni podpunkt. Dla jakich argumentów f od x jest mniejsze bądź równe 0? Analogicznie do podpunktu o tego zapiszemy sobie, że f od x będzie mniejsze bądź równe 0. Czyli pytają się nas, kiedy wartość k będzie mniejsza bądź równa 0 dla warunku, że k jest mniejsze od 0, a dla m większy bądź równo 0 będziemy mieć, że wartość, czyli f od x będzie większe bądź równe o temu m plus m minus 6. Czyli najpierw rozważymy ten pierwszy przypadek z pierwszym warunkiem, a potem drugi przypadek z drugim warunkiem. Czyli tak, pierwszy rozwiązujemy. Kiedy wartość bezwzględna z k będzie większa od 0? No ale tak się składa, że będzie dla wszystkich rzeczywistych, przy czym zakładamy, że wybieramy tylko te przypadki. Tak więc k należy rozwiązaniem dla wartości, które będzie przyjmować, będzie k należy do rzeczywistych. Drugi podpunkt. 0 jest większe od m-ów plus m minus 6. Czyli to są rozwiązania dla m-ów większych bądź równych 0. Czyli co robimy? Mamy z jednej strony mamy 0, a z drugiej strony 2m minus 6. Szóstkę przenosimy na drugą stronę, dodając stronami. 6 z jednej strony, z drugiej strony 2m. Czyli m 3 będzie większe bądź równe m. Tak więc oto to właśnie będą dwa rozwiązania. Na tym przedziale rozwiązania będą k należy do rzeczywistych, a na drugim przedziale m będą większe od trójki. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na kolejnym zadanku.